Witamy Was w kolejnym programie. Dzisiaj dużo informacji z naszej placówki. Zapraszamy do oglądania. Miło nam poinformować o sukcesie Filipa w 10. Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Koziołek w Zamościu. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, komisja konkursowa w składzie Magdalena Stopa, Ewa Lisak, Marian Szewera oceniła 60 finalistów na podstawie nagrań nadesłanych w maju. Wśród nagrodzonych znalazł się także nasz wychowanek, Filip Bednarz, pracujący pod kierunkiem pani Kornelii Rudy, który został nagrodzony brązowym koziołkiem w drugiej kategorii wiekowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Liliana Oprzyńska i Barbara Bodek z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju zostały laureatkami 8. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod nazwą Szlakiem Orlich Gniazd 2020. Konkurs zorganizował Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Liliana Oprzyńska i Barbara Bodek z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju zostały laureatkami 8. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod nazwą Szlakiem Orlich Gniazd 2020. Konkurs zorganizował Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Piękną wystawę prac plastycznych zaprezentowały grupy pracujące pod kierunkiem pani Ireny Oręziak-Kupczak. Nawiązując do jubileuszu 30-lecia Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, od 20 października w galerii Pierwsze Piętro można oglądać wystawę zmontowaną z 4 różnych, które odbyły się w przeciągu ostatnich lat w naszej placówce. Autorami prac są wychowankowie pracowni plastycznej Akwarela, grup Fantazja i 3D, na co dzień pracujący z panią Ireną Oręziak-Kupczak. Zaprezentowane prace przedstawiają wystawy pod tytułem Maluję jak Van Gogh z czerwca 2016 roku, Białe inspiracje z marca 2017 roku, Kobieta w kulturach świata oraz Niezwykłe zjawiska z marca 2018 roku. Thank you.
Organizator festiwalu Kultura Nieponura zaprosił do obejrzenia tańca naszej wychowanki Martyny Dmitrocy, której nauczycielką była pani Edyta Buczek. Na stronie festiwalu można było przeczytać: na wirtualną scenę zapraszamy Martynę Dmitrocę, która tańczy od 5 roku życia. Pochodzi z Biłgoraja, gdzie rozpoczęła swoją przygodę z tańcem. To z tamtejszego Domu Kultury pochodzi nagranie jej autorskiej choreografii, którym się z wami dzielimy. Gdy należała ona do MDK-u, występowała na imprezach okolicznościowych oraz regionalnych festiwalach. Dzisiaj jest już studentką i stara się odnaleźć w tanecznym świecie stolicy. Plastyczne pracują pełną parą. Zaprezentowały kolejną wystawę swoich prac. Wystawę prac plastycznych wykonanych przez dziewczęta z grupy Strefa Kreatywności 10+, można oglądać na ścianach korytarza drugiego piętra Młodzieżowego Domu Kultury. Tym razem barwne prace zostały wykonane w technice kolażu. Nauczycielem prowadzącym grupę jest Renata Socha. Autorkami prac są Lucja Strzałka, Martyna Piech, Pola Kozak, Kamila Kołodziej i Julia Palikot. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do oglądania za tydzień. Do zobaczenia!